Powiedziałem tydzień temu, że będę kończył ten temat o rzeczach, które sprawiają, że będę się stawał osobą dojrzałą duchowo, że nie będę osobą cielesną, osobą niedojrzałą, jak, jak niemowlę, które nie potrafi wziąć na siebie odpowiedzialności ani za siebie, ani za innych. I pamiętacie, czytaliśmy tekst z pierwszego listu do Koryntian, i tam apostoł Paweł w tym liście pisząc do zboru, który ma cztery lata istnienia, życia. I zadajemy sobie pytanie: ile człowiek od nawrócenia potrzebuje czasu, aby, dojrze, aby stać się dojrzałym, w miarę dojrzałym chrześcijaninem? Ja jestem przekonany, że każdy z nas ma inny, jest, jesteśmy różni i czasami ktoś potrzebuje więcej, ktoś mniej czasu. Ale cel jest wyznaczony przez Pana, przez Boże Słowo. Bóg daje do kościoła różnego rodzaju posługi, apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów, po to, aby nie tylko ludzie nawrócili się do Chrystusa, ale aby stawali się naśladowcami Chrystusa, abyśmy się stawali coraz bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. Mógłbym tutaj powiedzieć tak, jak Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. On nie tylko da ukojenia, ale mówi, ale weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I to słowo cichy jest niezwykle bogatym słowem, bo oznacza człowieka, który jest w swojej w swojej naturze, w swoim charakterze, jest osobą pełną łagodności, pełną ciepła, pełną miłości. Jezus mówi, chcę, żebyście się tego uczyli ode mnie, żebyście się stawali takimi, jakim ja właśnie jestem. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że Jezus nie podnosił głosu, nie krzyczał, nie unosił się, nie wpadał w jakieś zdenerwowanie i złość i gniew. On był czysty. Ja wiem, że On był bez grzechu, my natomiast, właśnie, mamy ciągle problem z czymś, z czym będziemy się borykać do naszej fizycznej śmierci. Bo stając się Bożym człowiekiem, narodzony z ducha, narodzony z Bożego Słowa, nie oznacza, że pozbyłem się mojego ciała albo inaczej tej. Grzesznej natury, która gdzieś, która tkwi w każdym z nas, która, która pociąga i próbuje ciągnąć nas w kierunku grzechu, w kierunku nieczystości. Dlatego Paweł mówi, że ci nawróceni chrześcijanie, bo ten zmysłowy, ci zmysłowi oni nie rozumieją bożych spraw, nie są w stanie wejrzeć w te duchowe sprawy, są dla nich głupstwem. Ale kiedy narodziłeś się na nowo to wtedy Bóg zaczyna otwierać przed Tobą to, tą duchową rzeczywistość, bożą rzeczywistość i Krzyż już nie jest głupstwem. Śmierć Chrystusa na Krzyżu już nie jest nieistotna. Przelana krew za Twoje grzechy już nie jest czymś nieważnym. Oto wiesz, że dotykasz sedna Ewangelii, że oto musiał Jezus jako baranek Boży złożyć swoje życie na ofiarę, aby jego przelana krew stała się przebłaganiem przed obliczem świętego Boga, przebłaganiem za nasze grzechy i winy. Tego nie może zrobić żaden człowiek. Nie możesz sam przebłagać Boga, nie możesz sam siebie wykupić, i jak powiedziałem, nikt inny nie może złożyć dostatecznej liczby modlitw, ofiar, uczynków, nie wiadomo, czego, aby wykupić Twoje życie, ani swoje, ani Twoje. To krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa jest jedynym, jedynym jedyną ofiarą przebłagalną przed oczyma Boga. I kiedy On nie będzie widział tej krwi nad Twoim i nad moim życiem, czyli, inaczej mówiąc, jeżeli nie będzie widział tej, tego położenia całej Twojej ufności i wiary, że ta ofiara Chrystusa dokonuje przebłagania, dokonuje oczyszczenia, dokonuje usprawiedliwienia w oczach świętego Boga, dopóki w tym nie położymy nadziei, nie ma dla nas ratunku. Bóg wyznaczył tylko jedną drogę, jeden sposób ratunku dla człowieka. To jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i w, to, w tym, co On uczynił na krzyżu. A więc w momencie narodzenia na nowo, nawrócenia, zaczynasz to dostrzegać, widzieć, doświadczać, przeżywać. To jest dobry początek i chyba. Nie chyba. I to jest jedyny początek rozpoczęcia życia, prawdziwego, rzeczywistego życia z Bogiem. Ale później przychodzi duchowy ducho życie i duchowy wzrost. I niektórzy chrześcijanie jakby nie przykładają do tego wagi, chociaż Boże Słowo i Pismo Święte tutaj bardzo wyraźnie o tym mówią. Dlatego apostoł Paweł mówi, że ci odrodzeni, ci, którzy poznali Pana, Jedni stają się e, Sarkinois, czyli cieleśni, niedojrzali, niemowlętami, i możesz mieć 50 lat wiary i ciągle pozostać niemowlęciem. Ciągle nie będziesz się rozwijał, ciągle nie będziesz. Twoja wiara, Twoja ufność, twoja, e, Twoje poznanie Boga i doświadczenie Boga. Nie będzie wzrastać, wręcz odwrotnie, jeżeli tak jest, to ja sądzę, że umiera taki człowiek duchowo. On po, to Boże życie w nim zanika. Ale mamy do wyboru w tym momencie, albo być takim człowiekiem niedojrzałym, cielesnym, albo będziesz stawał się naśladowcą Chrystusa, stawał się pneumatikos, czyli duchowym człowiekiem. Człowiekiem, który. Wzrasta, i to widać widać w Jego życiu, widać w Jego zachowaniu, w Jego postawie, On wydaje inny owoc. Bo owoc tutaj jest wskaźnikiem. Jest ogromna różnica. I liście do Galacjan, drodzy, apostoł Paweł, pisząc do Galatów, mówiąc, że usprawiedliwieni jesteśmy tylko przez ofiarę Chrystusa. Na końcu tego listu mówi tak, że są jawne uczynki ciała i jawny owoc ducha. I to dotyczy wierzących, odrodzonych ludzi. On ma na myśli ich, a nie ludzi z tego świata. Dla mnie to jest szokujące, bo on tam pisze między innymi, tam, tam pisze o pornei, tam pisze o pornografii, o czarach, tam mówi o chciwości, tam mówi o, o wielu rzeczach. Jak to jest możliwe, że człowiek, który został wykupiony, człowiek, który został zrodzony z ducha, on dopuszcza się tego rodzaju rzeczy? I tutaj nie chodzi, że on upadł, bo upadek zdarza się każdemu. My upadamy w wielu rzeczach, ale chodzi o to, że ci ludzie którzy stali się chrześcijanami, oni tkwią w tych grzechach, oni nic z tym nie robią. Tam chodzi o to, że o ten czas trwania, w tym przebywania w tego rodzaju postawie tam jest zazdrość, tam jest gniew, tam jest spór tam są różne rzeczy, które Bóg nienawidzi. Które Bogu nie mogą się podobać, i które przynoszą taki efekt, że pismo mówi wyraźnie, że ci, którzy trwają w tych rzeczach, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie odziedziczą. To nie dotyczy ludzi tamtych, którzy nie narodzili się na nowo. To jest, to jest słowo, które kierowane jest do kościoła, do zboru. W czym jest problem, drodzy? Z jednej strony słowo Boże nam mówi, apostoł Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale mówi, że my wraz z Chrystusem, nasz stary człowiek wraz z Chrystusem został ukrzyżowany, aby ciało śmierci czy grzeszne ciało zostało unicestwione. Ale dostrzegamy, że chociaż ono i ofiara Chrystusa jest doskonała i zbawienie jest doskonałe to ciągle dopóki jesteśmy w tym naszym ciele soma mamy do czynienia z tym co jest razem funkcjonuje z naszym tym ciałem które widzimy coś takie pojęcie jak sargs jak ciało w sensie gdzie Pismo Święte nazywa to tą, 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 tą tym starym, tą starą naturą, tym, tą cielesnością, która pozostaje w nas i dopiero przyjdzie pełnia odkupienia, kiedy to Soma obróci się w progi będziemy mieli nowe ciało. Wtedy już nie będzie tego Sarks. Ktoś by to nazwał. Każdym z nas jest taka piąta kolumna, i my to pojęcie znamy w Polsce, piątej kolumny. Ktoś inny z historii Greków mógłby powiedzieć: Taki koń trojański. Taki koń trojański w życiu każdego z nas. Zwróćcie uwagę, czy nie łapiemy się na tym, że w pewnych momentach, i to czasami, kiedy staramy się zbliżyć do Boga, szukamy Boga. Nagle jakaś rzecz do, po, po prostu doprowadza nas do, do wzburzenia, czasami do furii, i mówimy: Jak to jest możliwe? Oto ja szukałem pana, a tu nagle gdzieś we mnie odzywa się coś, co nie powinno już być. Cielesność. Coś, co nigdy się Bogu nie podda. Coś, co jest przeciwne duchowi Bożemu. Tak pisze apostoł Paweł, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a one są sobie przeciwne. Gdybyś był nieodrodzonym człowiekiem, to nawet byś się nie przejmował tego rodzaju walką. Po prostu żyłbyś w ciemności, żyłbyś w złudnej nadziei, żyłbyś w grzechu, w nieprawości, aż do śmierci. Diabeł by się nie musiał w ogóle tobą zajmować. Ale w momencie, kiedy stajemy się bożymi dziećmi, ludem bożym, kiedy pismo mówi, że mamy dorastać, dojrzewać do pełni wymiarów Chrystusa, że Chrystus chciałby zobaczyć siebie w nas, bo przecież On mieszka w każdym z nas, tak? On jest w nas, a my w nim. I o to chodzi, żebyśmy jemu pozwolili w nas wzrastać, żyć, tak, aby on był widoczny, jeżeli tak mogę powiedzieć. Problem jest, że z jednej strony ten stary człowiek został ukrzyżowany. Wście daliśmy tego wyraz, że grzebiemy tego starego człowieka. Z, tym, z, tą ciele, z tą grzesznością, i, i powstajemy, wynurzamy się z tej wody, i powstajemy do nowego życia. I to jest coś, co jest tak bardzo mocno związane z wiarą, z zaufaniem Chrystusowi. Chrzest i wiara są tutaj bardzo mocno z sobą związane. Nierozdzielne, chociaż ludzie to rozdzielają, ale nie Bóg. Kto uwierzy, i ochrzczony zostanie. A ci, którzy uwierzyli, dawali się ochrzcić. Bo jedno z drugim jest, chrzest jest jakby takim zapieczętowaniem wiary i tego nowego życia, które rozpoczęło się w nas, gdy pokutowaliśmy. Ale teraz mamy być chrystianois, mamy być tymi, którzy postępują, myślą, żyją jak Chrystus. Kto się tym przejmuje? Powiem tak, jedynie ci którzy miłują Pana, zdecydowali się pójść za Nim. Im zależy na tym, aby stawać się takim jak Jezus. I to pokazuje, że ta miłość do Boga, do Jezusa jest żywa. To nie jest tak, że ktoś nad nimi stoi i ich pilnuje, żeby, zrobili, żeby czasem czegoś złego nie zrobili. Oni są świadomi, że Chrystus jest w nich, że ich ciało Soma jest świątynią ducha. Że duch Boży jest w nich, są zapieczętowani duchem Bożym i dokonują właściwych decyzji, wyborów. Są gotowi dać odpór tej cielesności, temu, tej naturze grzechu, która, która w sobie niesie. Słowo Sarks cały czas jest powiązane. Z pojęciem epitymia, czyli rządza, porządliwość, albo pleoneksja, która oznacza zachłanność, ale słuchajcie, to jest taka zachłanność, że jesteś gotów po trupach zdobywać wszystko dla siebie: i to środki materialne, i pozycje, i stanowisko, i wszystko. To jest coś, czego, co jest ohydne. Boga i Bóg przed tym przestrzega odrodzonych chrześcijan. Bóg przed tym przestrzega Kościół, Bóg przed tym przestrzega nas. Dlatego, drodzy, kiedy jest coś takiego jak ofiarność też ta materialna, bo ona może być i, i, i talentami, i czasem, ale kiedy jest ta materialna, kiedy Ty i ja dajemy z naszych środków, to, to jest coś. Taki Boży Plan, aby nas właśnie uratować, uwolnić od tego jakby zatrzymywania dla siebie tylko, ale abyśmy mieli udział w budowaniu królestwa, byli hojni, tak jak Bóg jest hojny, i błogosławieni przez Boga. Bo my już nie żyjemy według sposobu, jaki żyliśmy wcześniej. Tak rozmawialiśmy dzisiaj. Nie chcę może za dużo mówić, ale ktoś z zupełnie taki, z takiego tradycyjnego kościoła taki był przejęty, bo mówi, że daje 5 złotych na tace. No, ale mówi, no, ale, ale to są cztery niedziele. Wiecie? jest coś zmienia się w sercu Bożego dziecka. Kiedy idziesz za Chrystusem nagle doświadczasz, że ty chcesz Bogu Boga czcić w każdy sposób pracą, talentem, czasem, wszystkim co masz. Ale także pilnujesz serca, swojego serca. I to nie jest tak, że jeżeli Widzisz u siebie rzeczy niegodne, złość i gniew i zazdrość. Jeśli z tym się nie rozprawiasz, jeżeli staje się to coś częścią ciebie, to to jest bardzo niebezpieczne, bo to może zniszczyć i będzie niszczyć Twoją relację z Bogiem i z Kościołem, bo to będzie się odbijać. Będzie wypływać w różnych sytuacjach. Dlatego Paweł, autor listu do Hebrajczyków, mówi: Patrząc na czas, powinniście być nauczycielami, przewodnikami już dla innych, a wy ciągle potrzebujecie początkowych nauk. Wiecie, jeżeli Paweł oczekiwał od zboru w Koryncie po czterech latach i to zboru, w którym ja myślę, setki ludzi się nawracało. Setki ludzi, jeśli nie tysiące. Zboru, który obfitował w dary ducha. I Paweł mówi: Nie mogę do was pisać, jak do duchowych, jak do dojrzałych. Jesteście cieleśni. Jak to Pawle? Przecież tam są różne dary ducha tam są charyzmaty. I to jest ostrzeżenie też dla ludzi, którzy z jednej strony są zachwyceni i ja sam, to jest moją modlitwą i pragnieniem Boże: używaj mnie w swoich darach więcej i więcej. Ja tego chcę. Ale nie mogę zaniedbać mojego wewnętrznego człowieka i rozwoju, bo Bóg chce widzieć owoc. Bóg chce widzieć tą przemianę. Bóg chce widzieć, że z człowieka zapalczywego, zawziętego, nagle stajesz się łagodny, nagle z twoich ust wychodzi błogosławieństwo, nagle umiesz dostrzec dobre rzeczy u innych, nie tylko złe. Nagle jesteś człowiekiem, który zaczyna podnosić tych, którzy w sposób może niewłaściwy postępują poprzez swoją łagodność, dobroć i tak dalej. Co do czasu. Dlatego ważne jest, jak spędzam czas, co oglądam, czego słucham. A później powiedzieliśmy, że drugą rzeczą jest posłuszeństwo. Kiedy Bóg mówi słowo, czy ja za tym słowem idę, czy ja temu słowu jestem posłuszny? Komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? A więc, jak, na co poświęcam czas? Czym żyję? I po drugie, czy jestem człowiekiem, który bierze na serio słowo Pana i chcę go zastosować w praktyce, w moim życiu? Będę uwielbiał Pana, będę się modlił, będę czytał Jego słowo, będę pilnował społeczności z Kościołem. To są elementarne, podstawowe rzeczy. Będę człowiekiem, który ja, w jakikolwiek sposób chcę być użyteczny w Kościele, aby budować ciało. I chcę to robić z właściwą motywacją, z miłością, z pokorą. Tak więc, bracia, trzeci ten element to jest to, abyśmy nie ulegali tym cielesnym pragnieniom. To sarg, ta cielesność, jak tylko znajdzie możliwość, każdy z nas o tym wie, będzie szukała, aby, abyśmy poszli w kierunku, który nam, do czego nas chce prowadzić. Tak więc, bracia, Pisze Paweł w liście do Rzymian, nie jesteśmy dłużnikami sarks, ciała, aby żyć według ciała. W innym miejscu mówi: nie pobłażajcie ciału. A więc nie pobłażajcie tym pragnieniom, rządzą, tęsknotą, które gdzieś tam będą się odzywać. I nie bądź przerażony, że one się odzywają, bo taka jest rzeczywistość, ale bądź tym, który nie idzie za tym, ale pozwala, żeby to umarło w tobie, było unicestwione przez obecność Ducha Świętego, przez obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Galacjan pisze, Paweł mówi tak, duchem postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzą, rządzy cielesnej, duchem. A pisząc do Koryntian w tym pierwszym, Liście 10 rozdziale mówi tak, pamiętacie, o, on tam mówi o Izraelitach, którzy byli na pustyni, doświadczyli tak wielu wspaniałych rzeczy: mocy krwi baranka, przeszli przez morze, która była obrazem Chrztu, doświadczyli manny z nieba, wody ze skały, obecności Bożej, ale wielu z nich właściwie poległo na pustyni. I Paweł mówi: A to jest. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Słuchajcie, on pisze do Kościoła, do wierzących, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci. Bo tamci są wzorem ostrzegającym nas w Nowym Przymierzu. Tak więc, w liście do Rzymian Paweł mówi, nie grze więc grzech. Nie panuje w waszym śmiertelnym ciele. Niech jego, niech ta cielesność będzie wyłączona poprzez to poddanie Bogu Bożemu Słowu, poprzez to, to działanie, pozwolenie duchowi Bożemu, łasce Bożej działać w nas, abyśmy mieli zwycięstwo. Człowiek. Odrodzony ma możliwość dzięki Bożej łasce obecności Ducha i Chrystusa odnieść, odnosić zwycięstwo, prawda? Mamy tą możliwość. To znaczy, to nie dzieje się automatycznie, dlatego Paweł pisze w liście do Efezjan czy do Kolosan: Mówi tak: zewlekajcie z siebie tego starego człowieka. A obleczcie się w tego nowego, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Jesteś w duchu, jesteśmy w duchu stworzeni na nowo, na obraz i podobieństwo Boga, i tego nowego człowieka mamy się oblekać. Moglibyśmy powiedzieć, samego Chrystusa, który jest w nas, aby on był widoczny. Tak więc odrodzony, zbawiony człowiek ma tą możliwość, ma tą moc. Ma tą łaskę od Pana Jezusa Chrystusa, od ducha świętego, który jest w nas. Dlatego Paweł w liście do Rzymian mówi, nie oddawajcie już więcej swoich członków na oręż nieprawości, ale oddawajcie je na oręż sprawiedliwości. Tak sobie myślę o takich, takim małym członku w naszym ciele, jak język. Mały członek. Potrafi rozpalić i zapalić wielki las. Potrafi zniszczyć, zabić. Słowo, złe słowa, niebudujące słowa, fałszywe oskarżenia, bunt coś, co mówi: Nie oddawajcie waszych członków na oręż nieprawości. Ale na oręż sprawiedliwości. Niech słowa, które wypowiadacie, budują, a nie, nie niszczą, niech nie ranią. Mam możliwość, bo Christianois, czy chrystianos, po raz pierwszy nazwani chrześcijanami w Antiochii, to słowo chrześcijanin oznacza naśladowca, zwolennik Chrystusa, drogi pańskiej. Człowiek świadomy tego, że wybiera Chrystusa, on wie dlaczego go wybrał, on wie dlaczego gotów jest oddać życie, on wie dlaczego ślubuje aż do śmierci, bo poznał dobroć i łaskę. Dlatego pismo wielokrotnie mówi, abyśmy strzegli naszej duszy, strzegli naszych serc, strzegli naszego dziedzictwa, które jest nam dla nas zachowane w niebie, że ciągle powinniśmy mieć tą świadomość, że my zmierzamy ciągle do nieba zmierzamy do tego ostatecznego przeznaczenia, jakim jest wieczna społeczność z Panem, ale tam nie wejdzie nic nieczystego. W tym pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, apostoł Paweł między innymi pisze tak, kiedy mówi o chrześcijanach, którzy się kłócą między sobą, aż do tego, że podał jeden drugiego do sądu, świeckiego sądu. I mówi do nich tak. W ogóle, szóst, przepraszam, szósty rozdział, pierwszy Koryntian. Tymczasem, od szósty wiersz, tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. I w ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie, po, nie poniesiecie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Byliście takimi, ale już nie jesteście. A więc nie pozwalajcie ciału, sar z tej cielesności znowu przejmować kontroli nad waszym życiem. Bo macie moc ducha, macie obecność ducha i obecność Jezusa, który jest w nas. Dlatego czasami musimy stoczyć. Taką swoją wewnętrzną walkę nieraz. Jeżeli zależy nam na wzroście, na dojrzałości, aby dokonywały się w nas te właściwe przemiany, aby można było o nas powiedzieć i żeby to było coraz bardziej widoczne w moim życiu, w życiu każdego z nas, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. Owocem zaś ducha to jest jeden owoc o dziewięciu smakach. Potem jest liczba pojedyncza: owoc, nie owoce. Owoc. Ten owoc ma dziewięć smaków. Jest miłość, jest radość, jest spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje sargs wraz z namiętnościami i rządzami. Inaczej mówiąc, każdy z nas musi sobie przypomnieć, panie, albo powiedzieć sam sobie i wyznać tą prawdę, to to sars, ta grzeszność jest ukrzyżowana wraz z Chrystusem, z tymi namiętnościami i rządzami. To jest Taka deklaracja wiary, ale też zaufanie faktowi, który miał miejsce dwa tysiące lat temu. Chrystus stał się grzechem za nas. On wziął tą całą grzeszność na siebie i przybił do krzyża. To dlatego pan Jezus walczył w Getsemane świadomy tego, co się wydarzy. I że będzie taki moment, jak mówią niektórzy bibliści, że, że zakosztuje coś z piekła. Oddzielenia od obecności ojca. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To dlatego pocił się krwią w Getsemane. On, który był czysty i święty, miał stać się grzechem. Dosłownie, tak piszą, mówi: grzechem. Cały, cała cielesność. Ludzkości, ten grzech, który jest przekazywany, ta grzeszność, która jest przekazywana od Adama po jego upadku z pokolenia na pokolenie i nikt od tego nie może się uwolnić. Dlatego Dawid mówi: w grzechu poczęła mnie matka. I nie mam na myśli, że ona poczęła go z innego mężczyzny, był nieślubnym dzieckiem. W grzechu mnie poczęła. Każdy. Od, od momentu upadku Adam przekazuje tą zepsutą naturę każdym kolejnym pokoleniu. Ale muszę Wam powiedzieć: nikt z ludzi nie będzie osądzony za grzech Adama. Ale każdy będzie osądzony za swój grzech. W Adamie wszyscy umierają. Wszyscy. Możesz próbować to zmienić, sam nie dasz rady, dlatego przyszedł zbawiciel z nieba. On jedynie to ma moc zmienić. Poniósł ofiarę i daje moc do przemiany w życiu każdego z nas. Daje nam nową udział w boskiej naturze. To jest całe dzieło zbawienia. Jak wspaniały i wielki jest nasz Bóg. W liście do Efezjan w drugim rozdziale jest napisane, że. Wszyscy umarliśmy przez upadki i grzechy nasze. Nasz. Ktoś może pomyśleć, ale ja rozprawię się z tym problemem w moim życiu, ale okazuje się, że nikt nie potrafi. Niech dopiero Bóg to uczynił w Chrystusie i przez Chrystusa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało sobie wraz z namiętnościami i rządzami. Dlatego dalej pisze Paweł, jeśli duchem żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc, bo to są przejawy tego sarks, a nie duchowości. A więc patrzmy na dokonane dzieło. Uważaj się za umarłego dla grzechu. Nie wykonuj, nie pobłażaj tej cielesności w sobie. Postępuj według ducha Bożego, słowa Bożego, które jest objawione, i będziesz odnosił zwycięstwa, i będziesz błogosławiony, będziesz stawał się dojrzałym chrześcijaninem, który będzie mógł innych później pouczać, jak mogą zwyciężać w swoim życiu. I ostatnia rzecz bardzo ważna, to jest doświadczanie ustawicznej przemiany w naszym umyśle. W liście do Rzymian 12.1.2 jest napisane przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu. Nie upadabniajcie się do tego świata. Chrześcijanin dokonuje wyboru. Komu chce się podobać? Do kogo... Chcę być podobny. Czy wartości tego świata stają się najważniejszym, czy wartości Bożego Królestwa stają się najważniejszym? Przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście umieli rozróżnić wolę Bożą, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dlatego, drodzy, myślę, że to jest powód do. Ogromnej boleści, zmartwienia, jeżeli człowiek Boży odrodzony nie odnawia swoich umysłu przez prawdę Bożego Słowa. Poznałeś Boga, ale ta Biblia jest gdzieś odłożona na półkę w Twoim domu. Może raz w tygodniu zaglądniesz dla zaspokojenia, uspokojenia swojego sumienia, ale to nie jest przemienianie umysłu. Ta przemiana dokonuje się przez prawdę Bożego Słowa. Więc tak jak różne rzeczy dochodzą do nas i mieszkają w naszym umyśle, przebywają, myślimy o nich, Bóg mówi: Przemieniajcie się, abyście myśleli w Boży sposób, bo bardzo szybko możemy gdzieś zdryfować w naszym myśleniu. I niewłaściwe myślenie, wręcz nawet uznać za wolę Bożą. Dlatego musimy trzymać się, nawigacji sterów wskaźników które są w Bożym słowie aby wiedział co jest prawdą a co jest kłamstwem mój umysł potrzebuje odświeżenia obmycia z tego brudu z tego wszystkiego bo jak chodzimy to wszędzie jest wiecie fizycznie tego doświadczamy i musimy się myć przynajmniej dwa razy dziennie Cóż dopiero duchowo. Dbamy o higienę ciała, ale czy dbamy o higienę duchową naszej duszy, naszego umysłu. Przemieniajcie się, pisze apostoł Paweł, nie upadabniajcie się do tego świata. Czyli wyraźnie mówisz, że chrześcijanie są na to narażeni i musisz tego pilnować, bo nagle odrodzony chrześcijanin zaczyna mówić jak ludzie w tym świecie. Przedtem mówił inaczej. Możesz, mogłeś słyszeć w tym, co mówi, wiarę, miłość do Zbawiciela. Ale nagle, od pewnego momentu, słyszysz zupełnie coś innego. Inne są jego fascynacje. Dlatego mamy, przemieniajcie się. A w tak pięknie w liście do Efezjan, popatrzcie, w piątym rozdziale, tu jest tak napisane, kiedy jest mowa o, o Panu Jezusie Chrystusie, o Kościele, o mężach i żonach, mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy, zwróćcie uwagę, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. To jest niesamowicie ważne. Chrystus obmywa nas przez swoje słowo, swój kościół, swoją oblubienicę. Dlatego zwiastowane jest słowo, dlatego powinniśmy mieć społeczność osobistą ze słowem. Co Bóg do mnie mówi, na co mi pokazuje, czego on mnie uczy. Przemieniam się, czy pozwalam się oczyszczać? I przemieniać mój sposób myślenia przez Słowo? Jakie miejsce Słowo Boże, ten dar, powiem, od Boga, jakie miejsce znajduje w Twoim i w moim życiu? Czy to jest najważniejsza księga Twojego życia, czy nie? Wiecie, problem jest, tak jak powiedziałem tydzień temu, z cielesnymi chrześcijanami, że ta cielesność powoduje takie jakieś za, zaciemnienie, zaślepienie, że oni tego nie widzą. Oni wszędzie indziej widzą problem, ale nie w sobie. Ale po to to mówimy, aby, aby ustrzec siebie, aby zachować siebie, aby pilnować samego siebie. Dlatego jest napisane między innymi, Paweł pisze do Tymoteusza Tymute, tak, strzeż, strzeż pilnie tego, co ci powierzono, strzeż, pilnuj. W objawieniu jest napisane, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. I w, w objawieniu też każdy list do zboru kończy się zwycięzcą, Zwycięzcą, zwycięzcą odziedziczy to wszystko. Drodzy, Bóg pragnie Twojego i mojego wzrostu. Dał wszelkie możliwości do wzrostu Tobie i mnie. Obecność Chrystusa, obecność Ducha Świętego. Ale z Twojej i z mojej strony my ciągle mamy wolną wolę. Możemy okazać posłuszeństwo i bojać Bożą przez respektowanie Jego słowa, albo ciągle się temu opierać. Ale Bóg pragnie nas błogosławić ponad wszelką miarę. Amen. Jestem przekonany, że Bóg pragnie dawać nam więcej niż myślimy, o co prosimy. Jestem pewien. Bo tak mówi Jego słowo. Czasami będę musiał być cierpliwy, czasami będę musiał toczyć swoją walkę, ale nie pozwolę się wyprzeć z miejsca łaski, zbawienia, którym Bóg mnie postawił. Dlatego Paweł pisze do zboru w Efezie: stójcie i nie dajcie się wyprzeć. Usunąć! Ale weźcie całą zbroję Bożą, aby się przeciwstawić temu wszystkiemu, czym jesteśmy atakowani. Niech nas Bóg błogosławi. To jest życzeniem dla mnie i dla Was, drodzy, abyśmy osiągali zwycięstwa. Dojrzałość, przemianę na obraz, na podobieństwo Jezusa, tak aby coraz więcej z jego chwały, obecności, mocy, doświadczenia Boga było w Twoim i w moim życiu. Bo tego Bóg pragnie. On jest blisko. Tak mówi Jego Słowo jest blisko każdego z nas. Na jaką odległość? Tam jest mowa, że Jego Słowo jest blisko każdego z nas. Niedaleko za górami, ale jest tutaj. A my, kiedy uchwycimy to Słowo, będziemy walczyć o to Słowo, nie pozwolimy się go pozbawić, obrabować z naszego serca i umysłu, to to Słowo wyda owoc według swego rodzaju i przyniesie życie i błogosławieństwo. Powstańmy, drodzy. Panie, tak dziękuję Ci za Kościół, który Ty budujesz. Dziękuję Ci za moich braci i siostry. Dziękuję Ci za nasz zbór i zbory, kościoły w naszym kraju i na świecie. Dziękujemy Ci, że Ty przygotowujesz sobie oblubienicę. Dziękujemy Ci, że Ty ją oczyszczasz ustawicznie, że Ty przemawiasz do swojego Kościoła. I to jest wyraz Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej dobroci. I Panie, ja modlę się o samego siebie, pomóż mi wzrastać, Panie. Daj mi łaskę i siły, dać odpór wszystkiemu, co jest z ciała, aby żyć według ducha. Też błogosławię moich braci i siostry. I modlę się, Panie, abyśmy doświadczali wzrostu tego, tej duchowej dojrzałości z dnia na dzień, Panie. Dzień po dniu. Przez wierność twoją i prawdę twojego słowa i moc Ducha Świętego. Halleluja, Tobie Jezus. Amen.